Witam w kolejnym filmie dotyczącym podstaw elektroniki. W tym materiale zajmę się wyjaśnieniem tego, co to jest rezystor oraz omówieniem kilku podstawowych pojęć i układów. Rezystor jest to podstawowy element bierny obwodu elektrycznego. Służy on do ograniczenia prądu płynącego w obwodzie. Jest on elementem liniowym, czyli zgodnie z prawem Ohma, występujący na nim spadek napięcia jest wprost proporcjonalny do płynącego przez niego prądu. Przy przepływie prądu zamienia energię elektryczną w ciepło. Na schemacie oznaczamy rezystor jako prostokąt lub jako zygzak przypominający ostrze piły. Prostokąt to oznaczenie europejskie, a zygzak amerykańskie. Idealny rezystor posiada tylko rezystancję. W praktyce jednak występuje jeszcze wewnętrzna pojemność i wewnętrzna indukcyjność. Jednak te pojęcia omówię w filmach o kondensatorach oraz cewkach. Najważniejszymi parametrami rezystora są rezystancja nominalna wraz z tolerancją, napięcie znamionowe oraz dopuszczalna moc strat, czyli moc znamionowa. Rezystancja nominalna jest to wartość rezystancji podawana jako cecha rezystora. Rezystancja nominalna może różnić się od rezystancji rzeczywistej, a ta różnica nazywana jest odchyłką i wiąże się z tolerancją rezystora. Tolerancja rezystora, inaczej mówiąc klasa dokładności, określa maksymalne odchyłki wyrażone w procentach od rezystancji znamionowej. Odchyłki te wynikają z powstających podczas produkcji różnic rezystorów. Tolerancja podawana jest na rezystorze w postaci oznaczenia kodowego, a jeśli takiego oznaczenia nie ma, może to sugerować, że dany rezystor ma tolerancję 20%. Moc znamionowa jest to największa dopuszczalna moc, którą może wydzielić rezystor w postaci ciepła. Wartość ta zależy głównie od konstrukcji rezystora, zastosowanych materiałów i warunków chłodzenia. Przekroczenie mocy znamionowej rezystora skutkuje zmniejszeniem jego trwałości, a nawet uszkodzeniem. By rozpoznać, jakim rezystorem się posługujemy, stosowane są oznaczenia. Producenci na rezystorach umieszczają tylko najważniejsze parametry, czyli rezystancję nominalną, tolerancję oraz moc znamionową. Często jednak zdarza się, że rezystor jest zbyt mały, by umieścić na nim te wszystkie informacje. Wtedy producent stosuje oznaczenie kodowe, literowo-cyfrowe lub w postaci kolorowych pasków. Są dwa standardy oznaczeń literowo-cyfrowych, IEC oraz MIL. W przypadku oznaczenia IEC zamiast przecinka jest litera oznaczająca mnożnik. Dla litery R będzie to 1, dla litery K będzie to 1000, a dla litery M będzie to milion. Łatwo to zapamiętać, ponieważ 1000 ohmów to 1 kiloohm, a milion ohmów to 1 megaohm, a litery K i M to skróty od przedrostków kilo i mega. W standardzie MIL ostatnia cyfra to ilość zer, jakie występują po dwóch pierwszych cyfrach. Najczęściej stosowanym oznaczeniem rezystorów jest właśnie barwny kod. Jest to najprostszy sposób oznaczenia wszystkich parametrów na małej powierzchni. Na rezystorze zwykle znajdziemy 4 lub 5 pasków. W systemie czteropaskowym dwa pierwsze oznaczają wartość rezystancji, trzeci pasek to mnożnik, przez który mnożymy dwie pierwsze liczby, a czwarty pasek to dopuszczalna tolerancja. Pięć pasków stosuje się zazwyczaj w przypadku rezystorów o niskiej tolerancji błędu. Wtedy wartość rezystancji wskazują trzy pierwsze paski, czwarty pasek to mnożnik, a piąty to tolerancja. Wartości rezystancji nominalnej w większości rezystorów na rynku są znormalizowane i należą do jednego z szeregów liczbowych oznaczonych literą E. Liczba obok litery E oznacza ilość wartości rezystancji przypadających na jedną dekadę. Przykładowo w szeregu E24 na każdą dekadę przypadają 24 wartości. Z określonymi szeregami często wiąże się też tolerancję, jednak nie jest to ściśle stosowana reguła. Tabele z różnymi szeregami można łatwo znaleźć w internecie, więc nie będę ich wszystkich przedstawiał w tym filmie. Część możecie zobaczyć na obrazku. W szeregach można znaleźć naprawdę dużo różnych wartości, jednak czasem może zdarzyć się sytuacja, że będzie nam potrzebny rezystor o konkretnej wartości, którego nie ma w szeregu lub którego nie posiadamy. Z pomocą przyjdzie nam łączenie rezystorów szeregowo lub równolegle. Jeśli podłączymy dwa rezystory szeregowo, tak jak na rysunku, to przez oba będzie przepływał ten sam prąd. Zgodnie z prawem Ohma, prąd ten będzie równy napięciu podzielonemu przez rezystancję. Jednak jak wyliczyć tą rezystancję zastępczą? Możemy wyprowadzić wzór, używając drugiego prawa Kirchhoffa. Drugie prawo Kirchhoffa wynika z zasady zachowania energii i brzmi ono tak. W obwodzie zamkniętym suma spadków napięć na wszystkich odbiornikach prądu musi być równa sumie napięć na źródłach napięcia.
W naszym przypadku mamy napięcie przyłożone do dwóch rezystorów połączonych szeregowo. Zgodnie z drugim prawem Kirchhoffa możemy napisać, że U równa się U1 plus U2. Z prawa Ohma wiemy, że napięcie równe jest rezystancji pomnożonej przez prąd, a to nam daje I razy RZ równa się I razy R1 plus I razy R2. Dalej została już czysta matematyka i przekształcanie. Czyli I razy RZ równa się I razy I w nawiasie R1 plus R2. Dzielimy obie strony przez i to nam daje RZ równa się R1 plus R2. Z naszych wyliczeń wynika, że rezystancja zastępcza dwóch rezystorów jest równa sumie ich rezystancji. I taka sama zasada odnosi się do większej ilości rezystorów. Rezystancja zastępcza rezystorów połączonych szeregowo jest równa sumie rezystancji wszystkich rezystorów. Teraz zajmijmy się połączeniem równoległym. W tym wypadku napięcie na tych rezystorach jest dokładnie takie samo. Jednak tutaj z pomocą przyjdzie nam pierwsze prawo Kirchhoffa, które brzmi: suma natężeń prądów wpływających do rozgałęzienia równa jest sumie natężeń prądów wypływających z tego rozgałęzienia. Więc możemy zapisać taki wzór. I równa się I1 plus I2. Jak wiadomo, z prawa Ohma prąd jest równy napięciu podzielonemu przez rezystancję, więc możemy zapisać to również w ten sposób. U dzielone przez rezystancję zastępczą RZ równa się U dzielone przez R1 plus U dzielone przez R2. I dalej wystarczy to wszystko przekształcić, czyli U razy 1 nad RZ równa się U razy I w nawiasie 1 nad R1 plus 1 nad R2. I dzielimy wszystko przez U i wychodzi nam, że 1 nad RZ równa się 1 nad R1 plus 1 nad R2. Z wyliczeń wynika, że odwrotność rezystancji zastępczej dwóch rezystorów połączonych równolegle równa jest sumie odwrotności ich rezystancji. I tak samo jak w poprzednim przypadku, zasada ta odnosi się do większej ilości rezystorów. Co oznacza, że odwrotność rezystancji zastępczej rezystorów połączonych równolegle jest równa sumie odwrotności rezystancji tych rezystorów. Jednak w przypadku dwóch rezystorów jest prostszy wzór, który wygląda w ten sposób. RZ równa się R1 razy R2 dzielone na R1 plus R2. Czyli rezystancja zastępcza dwóch rezystorów podłączonych równolegle jest równa iloczynowi ich rezystancji podzielonemu przez sumę ich rezystancji. Ale tak jak mówiłem, ten wzór działa tylko w przypadku dwóch rezystorów. W przypadku większej ilości trzeba liczyć na piechotę. W tym filmie to już wszystko. Zachęcam do komentowania, lajkowania oraz subskrypcji kanału. Cześć!